Bardzo się cieszę, że możemy się tu spotkać w Nowym Jorku, w tej naszej kolonijnej rzeczywistości, że Pan nas odwiedził przede wszystkim. I pierwsze moje pytanie jest takie. Powiedział Pan w którymś z wywiadów, że chce uzależnić dzieci od czytania. Co Pan miał na myśli? Jak Pan to robi? I jakie są rezultaty tego uzależnienia? Trzy pytania w jednym. Ja uważam, że książki dla dzieci nie muszą być mądre. One mają być ciekawe, mają być interesujące, mają wciągać. Książka w naszych czasach konkuruje z telewizją, konkuruje z PlayStation, z Xboxem. Nasze książki po prostu rzeczywiście muszą chwytać czytelnika od razu, od pierwszych zdań i przytrzymać jego uwagę przez co najmniej godzinę. Zawsze mówię, trochę bałamutnie, wiem o tym, że moja rola to rzeczywiście uzależnienie od czytania, a na mądrzejsze książki przyjdzie czas później. Zakładam oczywiście, że czasami to moje książka, nad moje książkę można znaleźć coś mądrego, a nawet jeżeli nie, to przynajmniej i rodzice, i dzieci znajdą coś, co je rozbawi. Myślę, że poczucie humoru jest takim rzeczywiście łącznikiem między światem dorosłym a światem dzieci. Ja pomimo, że w swoich książkach piszę właśnie o wszystkim, bo dzieci żyją w tym samym świecie, co my. One obserwują nasze dramaty, one przyglądają się rodzicom, którzy ganiają za pieniędzmi. One są świadkami rozpadających się rodzin, więc my, autorzy książek dla dzieci, bylibyśmy niepoważni albo bylibyśmy tchórzami, gdybyśmy nie pisali o takich sprawach. Z tym, że wydaje mi się, że poczucie humoru pozwala przejść przez takie traumatyczne sytuacje i też poczucie humoru powoduje, że można je opisać w taki sposób, a że pokazać, że na przykład rozwód nie musi być końcem świata dla dziecka. To jest zmiana pewnego świata, ale czasami ta zmiana może wyjść na lepsze. Także poczucie humoru jest tym, co sprawia, że mam wrażenie, że dzieci czytają moje książki i to ono uzależnia. Dzieci, moi czytelnicy lubią się śmiać, ja uwielbiam się śmiać. Właśnie zauważyła ta. I w ogóle nie wierzę, że można się zaprzyjaźnić z kimś, znaczy ja nie umiałbym zaprzyjaźnić się z kimś, kto nie ma poczucia humoru. Nie ma poczucia humoru. Ktoś, kto nie ma poczucia humoru, to jest jakiś inny gatunek człowieka, szczerze mówiąc, nie mam z nim kontaktu. Czytelnicy moi zazwyczaj też mają poczucie humoru. Cieszę się bardzo, że moje książki czytają nie tylko dzieci, ale i dorośli, bo czytają nauczyciele uczniom, dziadkowie wnuczętom, rodzice dzieciom i najbardziej każdego autora cieszy taka informacja, którą czasami rzeczywiście jesteśmy w stanie otrzymać na targach książki najczęściej jakichś, gdy przychodzą do nas całe rodziny i mówią, że cała rodzina ukocha sobie akurat tę konkretną książkę i czasami dziadek walczy z wnuczkiem o to, kto będzie czytał pierwszy. Zdarza mi się to i to jest bardzo miłe. Ja widziałam właśnie odnośnie tak poczucia humoru, jak reagowały dzieci na wszystkie żarty, właśnie humorystyczne, na spotkaniu z Panem na Greenpointie, teraz ostatnio, które się odbyło. I no, to była niesamowita reakcja na wszystkie żarty Pana, na wszystkie humorystyczne uwagi. No, to był śmiech i to widać było, że tego im trzeba. Czyli ten humor to chyba jest dzisiaj jest ważny, bardzo to, potrzebny. Ale to jest bardzo ważne. Cieszę się akurat, że miałam okazję spotkać się tutaj z młodszymi, starszymi troszkę Polakami. No, moi czynnicy są oczywiście młodzi w każdym wieku, bo ludzie, którzy się śmieją, są młodzi. Ale nie ukrywam, że gdy są spotkania z dziećmi, z rodzicami, to jednak staram się przyciągnąć uwagę przede wszystkim rodziców, bo rodzice są trudniejsi. A zauważyłem, że gdy rodzice się cieszą, gdy rodzice mają frajdę na spotkaniu, gdy rodzice są zainteresowani, to ich zainteresowanie przelewa się na dzieci. Czyli co, powiązane? Odwrotnie jest inaczej. Dzieci sobie mogą być czymś zainteresowane, co zupełnie nie interesuje dzieci. Rodziców, ale dorosła osoba znudzona na spotkaniu zawsze w jakiś sposób wpłynie na to, że dzieci też się zaczną nudzić. Zresztą ja mam taką prostą radę dla każdego, kto chce pisać książki dla dzieci. Pisząc książki dla dzieci, nie możemy myśleć o dzieciach. Pisząc książki dla dzieci, trzeba myśleć o zmęczonym tatusiu, który wieczorem czyta dziecku książkę przed snem. Ja sam byłem ojcem, który czytał swojemu synowi przed snem książki, ale czasami trafiam na tak potwornie nudne, że zasypiałem pierwszy. I obiecałem sobie wówczas, że będę pisał książki, które nie znudzą zmęczonego tatusia, zmęczonej mamusi, babci, opiekuna, osoby dorosłej. Jeżeli osoba dorosła się świetnie bawi czytając książkę, a staram się rzeczywiście pisać w taki sposób książki, żeby dorośli też mieli z tego frajdę, to i dziecko z chęcią po tę książkę sięga. Tym bardziej, że dziecko pamięta te chwile, kiedyś miło spędzało czas z rodzicami, z tatą, z mamą. Czytanie wieczorem na przykład przed snem jest takim świetnym sposobem na to, żeby nawiązały się bliskie więzi z naszymi dziećmi, ponieważ my razem coś przeżywamy, razem przy czymś się oczymy, razem przeżywamy czyjeś przygody i potem dziecko chce powtarzać nieustannie akurat to przeżycie, a nic się do tego lepiej nie daje niż wspólna lektura. Tak. Ja nazywam się Grzegorz Kaznepka, jestem pisarzem. Co robi pisarz, to wy zapewne wiecie, prawda? Zresztą słyszałem, ukrywając się przed wami gdzieś na zapleczu, że wiecie, co robi pisarz. Pisarz pisze książki, przy czym uwaga, pisarz pisze książki, ale książki są różne. I tak na przykład, gdybym napisał książkę o tym, co wydarzyło się w Nowym Jorku 100 lat temu, co to byłaby za książka? Historyczna czy fantastyczna?
historyczna. A gdybym napisał książkę o dzielnych policjantach, którzy tu w Nowym Jorku ścigają złodziei, co to byłaby za książka? Kryminalna czy fantastyczna? Fantastyczna. Fantastyczna? Trudne życie w Nowym Jorku, jak widzę, wiecie, i wy, i wasi rodzice. Nie, to byłaby książka kryminalna. A gdy, dzieciaki, książka o bohaterach, którzy się ze sobą całują cały czas. Co to może być za książka? Horror czy romans? Horror! I być może jesteście w takim wieku, w którym rzeczywiście uważa się, że to jest horror. Ale gatunek literacki, o którym mowa, to jest romans. Nie możemy dziecka zachęcać do czytania słowami przeczytaj tę książkę, ona jest bardzo mądra. Nie. Przeczytaj tę książkę, bo jest przy tym zrywał, boki zrywał ze śmiechu. To jest zachęta dla dziecka. Tam mądrość tam będzie przemycana gdzieś między wierszami. Wiele moich książek dzieci traktują jako zbiór dowcipów. Ja na przykład napisałem takie dwie książki bardzo w Polsce popularne. Co to znaczy? To są książki, które tłumaczą znaczenie polskich frazeologizmów. Składają się z króciutkich, bardzo krótkich opowiadań. Takich, które można przeczytać w ciągu 30 sekund na przykład. Dzieci często czytają tę książkę, chichoczą, nawet nie zdają sobie sprawy z tego, że śmiejąc się przy okazji uczą się znaczenia tych powiedzonych związków frazologicznych. Także śmiech jest rzeczywiście takim absolutnie najlepszym paliwem do tego, żeby trafić, dojechać do serca dziecka. Tak. Czy według pana autorzy książek dzisiaj mają jakąś misję? Autorzy książek zawsze mają jakąś misję tak naprawdę, z tym, że to są takie nasze prywatne misje. My nie możemy, ja jestem facetem od opowiadania historii. Naprawdę i o niczym innym nie chcę mówić, używać żadnych górnych wyrażeń, sformułowań. Nie chcę mówić o tym, że należy krzywić polszczyznę, bo należy wspomagać literaturą, morale, bo... Nie, ja, Grzegorz Kazdebka, opowiadam zajmujące historię. To jest moja rola. Sprawiam, że dzieci uzależniają się od czytania, a potem będą czytały następne książki, następne. To jest ważne, bo to czytelnicy będą rządzili światem. Bo czytelnicy do tej pory rządzi światem. Nie widzowie telewizji śniadaniowej, czy ci wszyscy, którzy spędzają czas wyłącznie przed ekranem. To czytelnicy to są ci ludzie o bardziej otwartych umysłach, którzy będą decydowali o tym, jak świat będzie w przyszłości wyglądał. Dlatego to jest bardzo ważne, żeby dziecko uzależniło się od czytania jak najszybciej. To jest moja rola. Misja? No misja, to jest misyjność. Tak, no sprawić, że dziecko stanie się czytelnikiem, czyli dobije do tej elity świata, bo nie jestem przekonany, że współczesny czytelnik to jest część elity. To jest poważne zdanie. Ja jestem dumny, że mi się to udaje. Udaje się na panu, na pewno. Ja jestem z tego pokolenia, które było wychowywane na Pippi Langstrong, na Dzieci z Bullerbym. No właśnie. Nie wiem, Akademii Pana Kleksa. I powiem tak, no tam świat był prosty, taki nieskomplikowany. Tam były jasne granice pomiędzy dobrem a złem. Nam to bardzo pomagało, mi to bardzo pomagało, tak jakby ustawić sobie cały świat w swojej głowie. Dzisiaj dzieci mają w swoich bajkach akcje, zwroty sytuacji, mroczne postaci, nie zawsze pozytywne. O co to chodzi? Czemu tak się dzieje? Czy dzieci dzisiaj są inne? Pippi Langstrong, w ogóle sytuacje pisane przez Astrid Lindgren były sytuacjami często bardzo trudnymi. Wspomniana Pippi, dziewczynka, która nie ma mamy, której tata gdzieś ciągle podróżuje, właśnie taka dziewczynka chuligan, to trudny jest ten świat Pippi. Tam też w zasadzie należy się zastanowić, czy ona jest bohaterem pozytywnym, czy negatywnym. Zachowuje się czasami skandalicznie. Kochamy ją za to. Lindgren tak naprawdę nauczyła nas, dorosłych czytelników, ale też pisarzy, że jest coś takiego jak antypedagogika. I to antypedagogikę można w literaturze znakomicie wykorzystywać. Czego przykładem jest najlepszy, cała seria bardzo popularnych książek o koszmarnym Karolku. Moje książki w Polsce też są kojarzone z tym głównym nurtem antypedagogiki, czyli uczę poprzez kontrast. Tak? Moi bohaterowie, na przykład Kuba i Buba, bohaterowie moich 5 książek, zachowują się okropnie. Są dziećmi, z którymi nie chcielibyśmy mieć do czynienia na co dzień, na żywo, na pewno nie. Inaczej na łamach książki. Ale poprzez te kontrastowe zachowanie, wskazanie i pokazanie tych kontrastowych zachowań możemy rzeczywiście dziecko nauczyć. Możemy dziecko nauczyć prawidłowego zachowywania. W współczesnym świecie to naprawdę, oczywiście współczesne książki, tak jak powiedziałem, one konkurują bardzo z mediami elektronicznymi i one muszą być dynamiczne. Przynajmniej powinny być dynamiczne. Ale tam w tych najwartościowszych pozycjach jest bardzo zawsze powiedziane, gdzie jest granica między dobrem a złem. Czyli one też wnoszą jakieś wartości do rozwoju dziecka? Każda książka dobra wnosi jakieś wartości. Ja niechętnie, czasami jestem proszony przez wydawcę o to, żeby napisać książkę
tak zwaną bajkę terapeutyczną. Ja przyznam, że niechętnie myślę o bajkach terapeutycznych, o pisaniu bajek terapeutycznych, bo nie wydaje mi się, że każda literatura jest z natury swoją w jakiś sposób terapeutyczna. Chociażby to chociażby z tego względu, że opisując trudne sytuacje, no na przykład dziewczynki, której taty ciągle nie ma, a mamy też nie ma w domu, bo odeszła. Czytelnik, który jest w podobnej sytuacji i odnajduje opis siebie w książce, już chociażby czuje się lżej poprzez takie współuczestnictwo. Wie, że nie jest jedyny na świecie. Tak. To bardzo ważne. Utożsamia się z tym. Ale mimo wszystko no, ta tendencja, ten trend dzisiejszy do książek horroru, do książek fantasy. No ale fantasy to jest baśń. Tak, ale to jest taki hardcore teraz już. No tak, co jest z tym, że fantasy, proszę pamiętać, że fantasy był pisany z myślą o dorosłych. Fantasy potem trafiło do dziecięcych pokoików. Fantasy była stworzona od samego początku właśnie z myślą o dorosłych. I rzeczywiście to jest hardcore, tak, tam są potwory, trolle, gobliny, obcinanie głów, zjadanie się nawzajem. To się przenosi również na gry komputerowe. Także no tak, ja bym się zabawki... bardziej bał gier chyba niż... Chociaż często o tym myślę tak naprawdę. Mój syn 18-letni też padł jakiś czas temu w manię gier komputerowych i uzupodobaniem spędzał czas przy grze GTA, która na pewno naprawdę nie jest grą o filozofię czy o intelektualiście, a o zwykłym pospolitym złodzieju, który zachowuje się w taki sposób, że no, ręce padają. Ale potem pomyślałem, że może dzieciaki jednak się wyżywają w ten sposób. Ja nie miałem komputera, biegam po podwórku i udawam, że strzelam do sąsiadów. Nie jestem mordercą, ale zastrzeliłem każdego sąsiada w moim bloku i to wielokrotnie z patyka. Być może te gry spełniają taką samą funkcję, jak kiedyś te patyki, z których strzelaliśmy naszych sąsiadów czy sąsiadek. Mhm. Władowaliśmy się i nie zabijamy. Mhm. Może nie ma sensu. To jest trudne. Na pewno rodzice powinni być czujni, bo gry, tak jak wszystko na świecie, są kierowane do określonej grupy odbiorców. Nam się gra komputerowa, zwłaszcza taka, która jest animowana, kojarzy z grą dla dzieci, zabawą dla dzieci. A tam bardzo łatwo wyznaleźć często na kładce dużymi cyferkami wpisane plus 18. Rodzice popełniają błąd, kupując grę bez czytania informacji o tym, na kogo jest ta gra. Ale gier jako tak się nie bójmy. Bójmy się raz tego, że dzieci się uzależnią zanadto od innego źródła rozrywki. Jeżeli traktujemy telewizję jako taki sposób na znalezienie dla siebie spokoju, dajemy dziecku telewizor, włączam telewizor mówiąc poglądaj sobie, bo wtedy możemy sobie wypić kawę, to my robimy błąd. Bo nie jestem wrogiem telewizji, nie jestem wrogiem komputerowych, ale jestem wrogiem robienia niewolników z dzieci właśnie przez te środki. No takie bardzo łatwe środki masowego przekazu. To jest mój pierwszy romans dla przedszkolaków, romans pod tytułem Tylko bez całowania. Tak jak już wspomniałem, bohaterką tej książki jest dziewczynka imieniu Rozalka. Rozalka całymi dniami biega ze swoim kolegą i próbuje go pocałować. Ten nieszczęsny kolega Rozalki ma na imię Grześ, ja mam na imię Grzegorz. Zbieżność imion nie jest przypadkowa, ponieważ Rozalka to jest moje ponure wspomnienie z przedszkola. Panie się śmieją, ale to nie było wtedy śmieszne. Ja miałem taką Rozalkę, która mnie całowała każdego dnia, a ja każdego dnia umykałem o nieco sił w nogach. Każdego dnia witałem Rozalkę w przedszkolu słowami Rozalka tylko bez całowania, ale niestety Rozalka była do mnie większa i silniejsza. Zawsze mnie doganiała i robiła ze mną co chciała. I to właśnie wspomnienie stało się przyczyną, pretekstem napisania książki tylko bez całowania. Ja ją oczywiście żartobliwie tylko nazywam romansem. To jest książka dla małych dzieci, dla młodszych dzieci, może nie dla małych, dla młodszych dzieci, o uczuciach i emocjach. Czy pana syn jest fanem pana książek? Mój syn jest bohaterem moich dwóch książek, to przede wszystkim. Książka pod tytułem Kacperiada to była moja pierwsza książka dla dzieci. O moim synku właśnie, wtedy małym synku, także się teraz mój syn jest synem, synalem wielkim. Wtedy był synkiem, napisałem książkę Kasperiada, a ta książka dostała masę różnych nagród i właśnie od tej książki wszystko się w moim życiu zaczęło. Kasper był dumny, ja też byłem dumny, że Kasper jest dumny, gdy ta książka się ukazała, ale potem Kasper, gdy trafił do gimnazjum, miał trochę do mnie pretensje, ponieważ ta książka w Polsce często jest lekturą. Miał pretensje do mnie, ponieważ wszyscy jego koledzy wszystko nie wiedzieli z jego dzieciństwa. I miał do mnie pretensje długo, chyba przez rok, aż wreszcie jego pierwsza dziewczyna powiedziała przy mnie, Kacper to bardzo fajnie chodzi z chłopakiem z bajki. I od tamtej pory Kacper myśli o moim pisaniu raczej z sympatią. Nie czyta już moich książek, nie ukrywam. Ja czasami proszę Kacpera, żeby coś przeczytał,
gdy piszę tekst, którego nie jestem pewien, gdy mam wątpliwości, czy to, co napisałem, jest ciekawe, interesujące, zrozumiałe. Kasper zawsze stara się mi dociąć oczywiście, więc szuka dziury w całym, ale dzięki temu jest przynajmniej takim wytrawnym, dobrym czytelnikiem. Czasami rzeczywiście jego uwagi są cenne, choć mógłby bardziej ważyć słowa, moim zdaniem. Czy jakieś tematy podsuwa może na nowe książki? Ja obiecałem sobie i jemu, a przede wszystkim sobie, że już nie będę pisał o Kacprze nastoletnim, ponieważ nie mam prawa zdradzać jego prywatności. To jest jego świat. Podsuwa tematy? Pewnie tak. My dużo są. Ja mam w ogóle bardzo przesadę, mam dobry kontakt z moim synem. Bardzo dbam o to, żeby mieć dobry kontakt z moim synem. Tak powiem, to było wyrazić. I dużo z nim rozmawiam, a tym samym oczywiście z tych rozmów czasem jakieś tematy istotne wynikają. Bardzo ważne dla mnie są kontakty z czytelnikami młodymi, dlatego dość chętnie jeżdżę na spotkania autorskie. Chętnie, ale też traktuję to jako swój obowiązek, ponieważ ja, autor książek dla dzieci, muszę mieć kontakt z dziećmi. Mój syn już nie jest dzieckiem. Znaczy, on jest dzieckiem moim, tak? Ale nie jest dzieckiem w sensu stricte. Ja dlatego jeżdżę na spotkania z dziećmi, żeby rozmawiać, żeby słuchać, żeby przyglądać się temu, w jaki sposób dzieci reagują na moje słowa, na to, co piszę. I żeby też czasami wysłuchać ich życzeń co do tego, co mógłbym napisać. Z Nowego Jorku, w którym byłem 3 lata temu, przywiozłem pomysł na książkę, która się ukazała i została wpisana rok temu w tym roku została wpisana na Światową Listę Białokruków. Spotkałem w Nowym Jorku w konsulacie 4-letnią dziewczynkę, to powiedziała mi, że w jej brzuchu mieszka jakieś zwierzątko, że połknęła przez ten kotka, pies, a może ryba. A była tym przekonana, ponieważ słyszała, że jej brzuch coś burczy. Aha. I ona to swoje zwierzątko, którego żałowała, bo on tam siedzi głodne, postanowiła swoje zwierzątko wyhodować w brzuchu. Karmiła je, jedząc chleb z nutellą, jedząc kabanosy. Potem zaczęła manipulować rodzicami, mówiła, że nie będzie jadła warzyw, bo zwierzątko nie lubi warzyw. Fajna historia, takie małe jest sprytne dziewczynki. Opisałem tę książkę w zasadzie tak jeden do jednego, tak jak to usłyszałem. Gdzieniegdzie okraszając je na takimi literackimi zwrotami. No i powstała książka pod tytułem W moim brzuchu mieszka jakieś zwierzątko, która będzie wydana w Stanach za rok, w przyszłym roku w jakieś nowojorskie wydawnictwo ma je tutaj rzeczywiście zaprezentować anglojęzycznej publiczności. Polacy już ją mogą przeczytać, bo ona, wiem, że była parę dni temu jeszcze w jednej z księgarni polskich tu w Nowym Jorku. Dzisiaj wiem, że już się nie ma, bo wszystkie moje książki prawie się sprzedały, ale myślę, że kolejne książki zaraz dotrą. Czyli Nowy Jork jest dla Pana inspiracją. Jest inspiracją, tak. Właśnie, tak naprawdę to brakuje tutaj trochę takich książek o bohaterach, którzy mieszkają poza granicami Polski, o ich problemach związanych z tym życiem tutaj, właśnie na obczyźnie, gdziekolwiek, nie tylko w Stanach, ale i w innych krajach również. Może to posłuży też Panu w przyszłości na jakiś nowy temat, na nową książkę. Musiałbym lepiej poznać problemy Polonii, mieszkając na przykład tu, w Nowym Jorku. Coś wiem, ale ja wiem bardzo mało. Pani pewnie mogłaby napisać książkę bardzo interesującą, ociekającą faktami. Ja pewnie bym za każdym faktem gonił, próbował na siłę eksploatować wszystko, co wiem. Myślałem kiedyś o takiej książce, bo pytają mnie o to dzieci na całym świecie rzeczywiście. Ja słyszałem takie pytanie, czy napisać taką książkę o Polonii i słyszałem i w Irlandii, i w Norwegii, i w Luksemburgu. To nie jest łatwa sytuacja, prawda? Żyje się fajnie i trudno. Musiałby być dużo dłużej, żeby rzeczywiście poznać problemy dzieci czy rodziców, którzy tutaj mieszkają. Napisałem bardzo, ale to bardzo poważny romans dla przedszkolaków pod tytułem, uwaga, Horror, czyli skąd się biorą dzieci. Zanim zabrałem się do pisania książki horror, rozmawiałem z przedszkolakami w Warszawie. Ja mieszkam w Warszawie, na Saskiej Kępie. Tam jest takie zaprzyjaźnione przedszkole, w którym czasami czytam książki. Pamiętam, że pytałem najmłodsze przedszkolaki o to, skąd się biorą dzieci, ponieważ gdy ja byłem mały, słyszałem zazwyczaj od dorosłych, że dzieci są przenoszone przez bociany. Byłem ciekaw, czy nadal jeszcze dorośli właśnie o bocianach mówią swoim dzieciom, gdy te pytają, skąd się wzięły na świecie. Ku mojemu zaskoczeniu, warszawskie przedszkolaki na pytanie, skąd się biorą dzieci, najczęściej odpowiadały, że dzieci biorą się z hipermarketu. Dzieci z Lidla, z Biedronki, z Netto. Jest dużo hipermarketów w Polsce, więc i dzieci jest coraz więcej. Czasami także słyszałem od dzieci, że Pan Bóg wrzuca dzieci przez okna. Jeśli dorośli nie chcą mieć dzieci, to po prostu zamykają okna. Albo
Ponoć jest taka strona w internecie www.chcedziecko.pl. Trzeba się na tej stronie zarejestrować i kurier dziecko przywozi po paru dniach. To mówiły mi dzieci 3 i 4-letnie. A moja ulubiona odpowiedź jest taka, że dzieci biorą się z Kinder niespodzianki. No coś w tym jest, prawda? Bo to jest zawsze jakaś niespodzianka dla nas. Dużo się teraz mówi, psychologowie alarmują o rosnącej liczbie dzieci z różnymi zaburzeniami. Napobudliwość, agresja, albo wycofanie, ADHD. Jakie książki można zaproponować dzieciom właśnie z różnymi problemami emocjonalnymi? Czy w ogóle jest tutaj miejsce na jakąś terapię książką? Czy spotkał się z... wyłącznie ciekawe i wyłącznie czytane bez akompaniamentu chrupania chipsów, bo tak naprawdę większość problemów dzieci, na przykład z ADHD, wynika z tego, że wstrząsają ciągle chipsy, które są nasączone chemią i te dzieci po prostu, albo cmoktają lizaki i te dzieci po prostu, ich organizmy wariują. No, te dzieciaki po prostu źle się odżywiają. To trochę głupio zabrzmi, ale większość problemów psychicznych dzieci wynika ze złego odżywiania. To jest wiadomo od samego początku. Widuję, to też jest problem w Polsce. Ja w szkole z mojego syna podstawowej byłem wrogiem publicznym numer jeden pana, który prowadził sklep. Zażądałem, żeby wycofać i doprowadziłem do tego, żeby wycofać wszystkie Coca-Cole, wszystkie napoje w puszkach gazowane, no i właśnie chipsy. Nawet niektórzy rodzice mnie za to nie znosili. Choć teraz jest to już normą, że... Ale książka, oczywiście, książka pomaga. Nie starajmy się czytać, nie wiem, dziecku, jeżeli dziecko nie chce czytać 20 minut dziennie, to jest znane hasło w Fundacji Cała Polska czyta dzieciom. Czytajmy dziecku 20 minut dziennie. Jeżeli dziecko nie wytrzymuje 20, tylko 5 minut, fantastycznie. Ważne jest miejsce chyba. Ważne, żeby wyłączyć telewizor i radio. Ważne, żeby to było, jak się znajdowało się, wszystko odbywało się w takiej intymnej atmosferze. No właśnie ten pokój wieczorem przed snem, to jest takie wymarzone, wydawałoby się, miejsce na to, żeby dziecku pożywać. No i nie dawajmy im chipsów. No i chyba też warto, żeby w tym czytaniu brali udział oboje rodzice, prawda? Nie tylko mama, bo zazwyczaj to tak jest, że mama znajduje. Tak, ja mam wrażenie, że na to się obyczaj się stają. A może dlatego, że to jest moje doświadczenie, tak? Ja zauważyłem, że jest taki model w Polsce, Polacy też są mieszkańcy w Polsce bardzo zapracowanymi. Jest taki model, że mama się częściej zajmuje dzieckiem w ciągu dnia, a tata, gdy wraca z pracy, wieczorem przejmuje część obowiązków. I zauważyłem takim wśród moich znajomych, że to tata czyta książkę. Jakby chciał nadrobić, a to jest trochę niesprawiedliwe z mamą, bo rzeczywiście te kilkanaście minut wieczorem potrafi nadrobić te braki kontaktu w ciągu dnia z dzieckiem, ponieważ to czytanie stwarza atmosferę niezwykle intymną. I to powoduje, że te 15 minut są czasami wartościowsze niż te 3 godziny przy obiedzie, przy tam biegu do przedszkola, czy z przedszkola. My rodzice powinniśmy się kierować chyba po prostu własnym gustem, ale także są niezłe blogi, czy są rekomendacje, na przykład na stronach Fundacji ABC Polska czyta dzieciom, warto się kierować rekomendacjami po prostu bibliotekarzy, czy księgarzy, bo oni często jednak się na tych książkach rzeczywiście znają, zwłaszcza jeżeli specjalizują się na przykład w literaturze dziecięcej. Warto się kierować, w moim odczuciu, nagrodami. Te książki, zazwyczaj wszystkie książki, które dostają się nagrodę, jak się fundacje chwalą, że ta książka dostała nagrodę, no, nie, za byle co, zazwyczaj się nie dostają. Przestrzegam przed kupowaniem adaptacji. Czasami my w dobrej wierze kupujemy dziecku piękny, kolorowy pakiet baśni Andersena, ale okazuje się po otworzeniu książki, że te baśnie Andersena nie mają nic wspólnego z Andersenem, bo jakiś redaktor na kolanie napisał swoją własną wersję, w której jeszcze wszystko pozmieniał, żeby dziecka na przykład nie zatrważać różnymi drastycznościami, które są w baśniach. A tak naprawdę literatura ma taką funkcję impregnacyjną. My czytając książki z dziećmi, czytając o traumatycznych wydarzeniach, o bólu, o smutku, o śmierci, w jaki sposób właśnie impregnujemy je przed światem. Informujemy o tym, że jest zło. Dzięki temu dziecko już nie jest tak bardzo bezbronne, gdy się z złem spotyka, bo przynajmniej wie, że ono nie jest zaskoczone. Czasami wiedza wystarczy, żeby sobie łatwiej ze zjawiskiem poradzić. I mam tutaj jeszcze parę pytań od naszych czytelników, starszych, młodszych. Może zacznę od tych najmłodszych czytelniczek. Czy pisząc opowiadania o Bartusiu, opisywał pan swojego synka? Nie. Opowiadania o Bartusiu, to podpowiem od razu, są opowiadania z książki, co to znaczy, z książek, co to znaczy, książek, które tłumaczą znaczenie polskich frazeologizmów. Śmieszne książki, które dzisiaj właśnie kojarzą z dowcipami.
Te książki powstały tuż po moich dwóch książkach napisanych o Kasprze. I żeby nie zadzierał nosa, żeby mu się w głowie nie pomieszało, postanowiłem kolejnym bohaterem książek uczynić jakąś wymyśloną postać. Ile Kasper ma dzisiaj lat? Kasper 7 października, gdy byłem w Nowym Jorku, skończył lat 18 i ja go z sobą do Nowego Jorku zabrałem. To był mój prezent dla jednego 18 urodziny, bo stwierdziłem, że jeżeli mu coś kupię, to wcześniej czy później to po prostu gdzieś tam pewnie znajdzie się na pawlaczu albo się zniszczy. A wspomnienia zostaną w nim na zawsze i będzie miał zawsze w głowie to, że pojechał ze mną po raz pierwszy do Nowego Jorku i miał 18 lat i tu właśnie świętowaliśmy jego 18 urodziny. Następne pytanie. Czy mógłby Pan napisać książkę specjalnie dla dziewczyn z bohaterką taką fajną jak Kacperek albo Bartuś? Albo nawet dwie książki. Prosiłybyśmy jedną dla nastolatek, a drugą dla szkoły podstawowej. Ja chyba sobie muszę sprawić córeczkę, będzie to łatwiej. Kończę w tej chwili książkę dla młodszych dziewczynek o mojej chrześnicy. Moja chrześnica jest bohaterką, ale dużo powymyślałem. Tytuł książki też dużo mówi. O dziewczynce, która przyjaźniła się z arbuzem. Moja chrześnica paręnaście miesięcy temu przyszła na burmuszynę ze szkoły z arbuzem pod pachą. Pokłóciła się ze swoimi przyjaciółkami i powiedziała: dobrze, dobrze, skoro jesteście takie wrędy, że wam się nie będę kolegowała. I padł jej wzrok na arbuza przed szkołą, powiedziała, że do tej pory będzie kolegowała z arbuzem. Wyprosiła pana, który sprzedaje arbuzę, żeby dał jej tego arbuza, tata potem zapłaci. Tata nie chce zrzucać zębami, zapłacił potem za całego arbuza. I śmieszne jest to, że z tym arbuzem mama wszędzie jeździła. Byliśmy razem z arbuzem na basenie, ale naprawdę nie jest łatwo wejść z arbuzem na basen, proszę mi wierzyć. Byliśmy razem z arbuzem w filharmonii, byliśmy w kinie, byliśmy na spacerze, jak musiałem dźwigać. A zastanawiam się, co się stanie, gdy arbuz, no cóż, zestarzeje się, bo jak wiadomo, arbuzy dojrzewają szybciej niż paroletnie dziewczynki. Ku mojemu zaskoczeniu, moja chrześnica Basia, gdy arbuz już był w takim słusznym wieku, bez żadnych oporów go zjadła, po czym poprosiła to, żeby kupił kolejnego arbuza i dalej się z nim przyjaźniła. Czyli można liczyć, prawda, na to, że coś może jeszcze się dla dziewczynek pojawi. Tak, jak najbardziej. Następne moje pytanie od mamy. Jak zachęcać dzieci do pisania własnych książek, a szczególnie postępować z dzieckiem, które już pisze swoje książki? Czy oceniać je krytycznie, czy pokazywać jego pracę innym, czy krytyka z kolei nie zabije entuzjazmu dziecka? Krytyka w młodym pisarzu rzeczywiście rodzi bunt. Ja zacząłem znosić krytykę dopiero wówczas, gdy już byłem naprawdę uznanym pisarzem po prostu. Łatwiej mi z niej. Teraz już się czuję dobry i teraz z przyjemnością posłucham uwag różnych osób krytycznych, bo krytyka rzeczywiście więcej uczy niż pochwała, to prawda. Ale taka młoda osoba bardzo źle znosi krytykę, więc oczywiście nie znam osoby, o której mówimy, dziewczynki, czy dziecka, dziewczynki, czy chłopca, ale bardzo bym przestrzegał przed tym, ażeby nie krytykować za nadto. Wysyłanie tekstów na konkursy ma sens, na przykład. A te konkursy są organizowane bardzo, bardzo duże. Szczerze mówiąc, nie zachęcam do pisania. Bo pisarz to jest ktoś, kto sam musi pisać. Pisarz chce pisać sam i już. Jeżeli pisarz sam nie chce pisać, to nie będzie pisarzem. To znaczy ona sama. Jeżeli mała chce pisać, to jej nie trzeba zachęcać. Ja bym tylko takiej małej dziewczynce, czy małemu chłopcu, takim młodym pisarzom, po pierwsze podsuwał jak najwięcej książek do czytania, także komiksu, bo to jest świetny czasami przerywnik. A po drugie, wydaje mi się, że pisarz powinien mieć dobry słuch. Więc z dzieckiem słuchajmy dużo muzyki, klasycznej, jazzowej. Słuchajmy muzykę. Fajnie byłoby dziecku uczyć się grać na instrumencie i nie czyta książki. A będzie pisało samo pewnie, jeżeli chce pisać. No tak. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Dziękuję ogromnie. Dziękuję.